Cześć, witam Was serdecznie na naszym kolejnym tutaj spotkaniu. Ja jestem w trasie akurat, kochani. Nie mogę inaczej tego nagrać, ale naszło mnie pewne przemyślenie. Chcę się z Wami podzielić. Mianowicie, zanim to powiem, to chciałbym oczywiście tu wszystkich zaprosić do tego, żebyście ściągnęli tutaj jak największą ilość osób, po to, aby nasze modlitwy tutaj po prostu dalej się gdzieś poniosły, tak? Bo to jest naprawdę bardzo istotne. Ja naprawdę w to wierzę, że tutaj będzie za chwilę dużo więcej osób, tak? I słuchajcie, co Wam chcę powiedzieć. Naszło mnie takie przemyślenie w związku z tym, że staram się żyć tym, co jest teraz. Bóg tak naprawdę chce tego, żebyśmy uświadomili sobie, że nasze życie jest tu i teraz, tego, że teraźniejszość jest najważniejsza. Powinniśmy się w każdej chwili starać być najlepszą wersją siebie, tak? Bo to jest bardzo istotne. Nieważne, co było kiedyś, nieważne, ile błędów zrobiliście, to jest nieważne. Ważne jest to, co jest teraz. Tak? Żebyście zrozumieli. Ważne jest to, co jest w tej chwili. Błędy, kochani, zawsze będą, tylko po prostu, jak chcę Wam to powiedzieć, popełniajcie błędów tyle, ile możecie. Tak? Tylko nie zasada numer jeden. Nie popełniajcie tego samego błędu drugi raz. I będzie po prostu pięknie, będzie super, będzie wspaniale. I co Wam chcę powiedzieć? Teraźniejszość jest, ta chwila, w której my żyjemy, jest najważniejsza. My tworzymy to, co będzie za chwilę tak naprawdę w naszym życiu, co się pojawi. Ale jak Wam chcę to powiedzieć? Słuchajcie, nasza dusza, nasza jakby istota we wnętrzu naszym, ona jest w świecie, kochani, wiecznym. To jest jedna wielka, kosmiczna chwila teraźniejszości. Wszystko się zmienia wokół nas. Zmieniają się pory roku, zmienia się otoczenie, zmienia się nasze życie, zmienia się praca, zmieniają się nasze ciała, na przykład starzejemy się i tak dalej, czy dojrzewamy, jeżeli jesteśmy jeszcze młodzi. Wszystko się zmienia wokół nas, tak? Ale nasze wnętrze jest wieczne i jest po prostu nieprzemijalne, tak? Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że my tu przyszliśmy na ten świat, aby się rozwijać, aby ewoluować, i my świadomie, wchodząc w tą jakby fizyczną tutaj przestrzeń, świadomie nasza dusza zapomniała o tym, skąd pochodzi i kim jest, tak? Bo tak naprawdę bez tego, jakby, jeżeli byśmy wiedzieli wszystko, to nie byłoby tej zabawy, mogę tak to delikatnie powiedzieć. I najważniejsze jest teraz, co Wy robicie i kim jesteście. Nie przejmujcie się tym, co było kiedyś, ile robiliście, nie wiem, krzywd innym ludziom. To jest nieważne. Ważne jest, żebyście tych samych błędów nie popełniali drugi raz. To jest najistotniejsze. I powiem Wam więcej. Dojdziecie do pewnego momentu, że zrozumiecie dużo więcej i zdacie sobie sprawę nawet, że to, co jest teraz, oczywiście przemija ten świat, tak? Idzie do przodu cały czas. Ale na przykład to, że się zmieniają nasze ciała, to można zatrzymać oczywiście. Tylko tu jest ważna wiara i tu jest ważny nasz rozwój duchowy, żebyśmy pojęli, jakie prawa rządzą wszechświatem. To nawet możecie to zatrzymać, a nawet cofnąć cały proces starzenia się organizmu. To nie jest absolutnie żaden problem. Wy możecie nawet żyć 300 lat, a mieć ciało 20-latki czy 20-latka. To nie jest absolutnie żaden problem, tylko musicie wejść w tą wiedzę, żeby nią operować. Ale pamiętajcie, najważniejsze jest to, że żyjcie tą chwilą, która teraz jest. Nie myślcie o tym, co było kiedyś i co będzie za jakiś czas. Jeżeli chcecie stworzyć lepszą wersję siebie, lepszą, to twórzcie ją, bydźcie nią teraz, tak? A ona zdeterminuje Waszą przyszłość. Wiem, że to nagranie może troszkę tu chaotycznie wyglądać, ale chcę je nagrać i chcę to Wam powiedzieć, bo
wiem, że może później bym o tym zapomniał, albo nie miał czasu na to. Kochani, dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że dotrwaliście do tego dnia, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo proszę wszystkie osoby, które uczestniczą w tej modlitwie, jak również te osoby, które oglądają tylko to nagranie, a nie modlą się, o to, żeby podpisały listę obecności, czyli żeby zostawiły komentarz ze swoim imieniem jako intencję w komentarzach pod filmem. To jest bardzo ważne. Jak również, żebyście je polubili. Ja, kochani, wam oczywiście życzę miłego dnia, wszystkiego dobrego dla was i zapraszam teraz na modlitwę. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne. W dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.